Cześć. Fajnie, że jesteście. Jak zwykle uwielbiam nasze poniedziałkowe, środowe i piątkowe spotkania o 16. Dobra godzina. Przeglądam wasze komentarze, bo to dla mnie bardzo ważne. I napisaliście, że poszukujecie przepisu na bezglutenową pizzę. No to co? No to jestem tu po to, żeby ją dla was przygotować. Mąka migdałowa. Ona zastępuje mi tradycyjną mąkę. Jeżeli jej nie macie, wystarczy, że kupicie całe migdały i zmiksujecie na taki proszek. Do mojej mąki migdałowej trafi mąka ziemniaczana. Wszystkie proporcje znajdują się w opisie filmu poniżej. Dodatkowo do mojej suchej mieszanki dodam suszone oregano, sól. Co jeszcze? Do mojego przepisu potrzebuję coś, co wchłonie nadmiar płynu, a będzie to mąka kokosowa. Na początku dodaję 2-3 łyżeczki. Jeżeli ciasto będzie zbyt luźne, dodam jej więcej. Wymieszam te suche składniki, dodaję wodę, oliwę i rozbełtane jajko. Jeżeli chcecie, aby ciasto miało bardziej żółty kolor, dodajcie do niego kurkumę. Teraz całość mieszam. Stopniowo dodaję mąki kokosowej, dając jej chwilę czasu, aby zabrała cały nadmiar płynu. Teraz będę z niego formowała krążki. Chcę zrobić mini pizzę, więc będą miały średnicę około 10 cm. Pokażę wam mój sposób na szybkie odmierzanie ciasta. Robię gruby wałeczek i odkrawam centymetrowe krążki. Taki krążek spłaszczam w dłonie i formuję mini pizzę. Moje krążki trafiają do piekarnika nagrzanego do temperatury 220 stopni. I będą tam 10 minut. Muszę je teraz tylko podpiec, bo zaraz trafią na nie dodatki. Kiedy moje spody pizzy podgrzewają się już w słońcu piekarnika, zyskały piękną opaleniznę, mogę je wykończyć. Ja dzisiaj tradycyjny sos pomidorowy zastąpię pesto. Pesto zielonym i pesto czerwonym. Czerwone zawiera w sobie suszone pomidory. I to będzie mój sos. I specjalnie dla Odiego, który trzyma w ręku tą kamerę, więcej zielonego pesto, które jest z bazylią, moi drodzy. Zadowolony, Odi? Zadowolony jesteś? No widzisz? I teraz moje pozostałe dodatki. Jarmuż. Pomidory, dowolne warzywa. Ciecierzyca na przykład. Fantastyczna na pizzy. Pomidorki koktajlowe. I wiecie co? Zobaczę, co skrywa jeszcze moja lodówka. Pizza z boczkiem. Mozzarella i ser typu parmezan. Teraz wykładam moje dodatki na podpieczone spody i ponownie zapiekę przez 5-10 minut, aż ser pięknie się stopi. Na sam koniec pizzę z jarmużem skropię odrobiną oliwy i zapiekam. Pachnie cudownie. Moje pizze są już gotowe. Trafiają na deskę, bo zaraz będę częstować nimi moich gości. Przypominam wam również o przepisie na pizzę na spodach warzywnych. Robiąc ten przepis, zastanawiałam się, jakich dań brakuje wam w diecie bezglutenowej. Napiszcie to w komentarzu. Ja sprawdzę i spełnię wasze życzenia. Możecie też zasubskrybować. Wtedy będziecie mieli informacje na bieżąco. No to ciao!